Dzień dobry Państwu, w kolejnym odcinku Zagadek Kulinarnych pierogi ruskie. Pierogi ruskie, jak sama nazwa pierogów ruskich, nie są pierogami ruskimi, tylko bardziej polskimi. Jest tutaj z nami specjalistka z baru Klopsik, która specjalizuje się właśnie w tych pierogach. Przedstawi nam Pani tutaj po kolei, jak się wszystko robi, żeby powstały nam smaczne pierogi ruskie, które są takim naszym jakby rodzimym przysmakiem kulinarnym. Zaczniemy może teraz od sporządzenia ciasta do tych naszych pierogów ruskich. Dajemy mąkę, tutaj widzimy, Pani daje mąkę. Dodajemy jajko do mąki. Oczywiście wszystko należy robić najlepiej na stolnicy, która służy nam właśnie do tego celu. Nie mamy stolnicy, możemy to zrobić na blacie kuchennym, bądź jeżeli robimy małą ilość tych pierogów, możemy ciasto wymieszać w misce. Dodajemy troszkę wody. Oczywiście mieszając. Wodę dodajemy stopniowo. Troszeczkę posolimy, wiadomo jak to ciasto. Widzimy, powstaje nam powolutku ciasto na pierogi. Ciasto należy porządnie ugnieść. Tutaj Pani już tutaj dochodzi nam to ciasto właśnie do tej konsystencji, którą powinno uzyskać. I praktycznie jest gotowe, żeby rozwałkować. Właśnie Pani nam pokaże, jak się rozwałkowuje ciasto. Ciasto rozwałkowujemy mniej więcej na grubość 2 mm, po czym będziemy wycinać w tym cieście kółka. Ja tu może pokażę, bar Klopsik posiada taki może przyrząd, już sam sobie zrobił to, żeby ułatwić im. My natomiast w domu, jeżeli nie mamy takiego przyrządu, możemy wycinać sobie zwykłą szklanką. Mamy rozwałkowany placek, teraz sobie wycinamy właśnie poszczególne krążki na pierożki. Tutaj ją pokażemy może Państwu. Grubość około 2 mm, okrągły placuszek, na który później nałożymy farsz. Do tego zaraz dojdziemy, jak ten farsz się robi. Pani będzie wycinać tutaj kółeczka, ja sobie obetrę rączki i może pokażę tutaj do drugiej kamery, z czego będziemy przygotowywać farsz. Do farszu potrzebny nam jest ser twarogowy, cebula, pieprz, sól, troszeczkę przyprawy, no i główny składnik, ziemniaki. Ziemniaki, ser i ser dajemy w proporcjach 50:50. Oczywiście ziemniaki należy po ugotowaniu zmielić w maszynce, po czym dodać do tych ziemniaków po zmieleniu oczywiście ser. Ser udusić razem, dodając po kolei cebulkę tutaj, pieprz i przyprawę. I powstaje nam tutaj, my sobie pozwoliliśmy już przygotować gotową masę do pierogów właśnie z tego, co tutaj mówiliśmy. Teraz może podamy ją Pani i Pani pokaże nam, jak się robi właśnie produkt finalny może pierogów, czyli te pierogi. Łyżeczką nakładamy tego farszu, widzimy, co stosunkowo musi być dużo. No i paluszkami zgniatamy ładnie pierożka. Dużo takich pierożków jest Pani w stanie zrobić nam tutaj? No, zrobimy te kółeczka. Kółeczka, aby tylko kółeczek dorobić i tak możemy sobie ciachać te pierożki, prawda? No jest troszeczkę pracy w tym, ale pierożki są bardzo smaczne. Po zrobieniu takich pierożków, wiadomo, trzeba je ugotować. Ugotować następnie jako okrasę do pierożków możemy dodać sobie też cebulkę smażoną, skwarki,
bądź tradycyjnie ze śmietaną. Tu akurat mamy przykład pierogów ruskich, ale również dobrze nam są znane pierogi z innymi farszami, czyli możemy zastosować zamiast masy serowo-ziemniaczanej kapustę, grzybki, farsz mięsny możemy dodać. Także możemy sobie to też fantazjować w okresie letnim, jak już jest ciepło i kwitną nam truskawki, jagódki, robimy pierogi z truskawkami, z jagodami. Możemy też spotkać pierogi ze szpinakiem. No naprawdę jest w tej chwili bardzo duże urozmaicenie pierogów. Większość z tych gatunków, które tutaj mówiłem, to też są tutaj dostępne w barze Klopsik. Ile czasu teraz, jak mamy gotowe pierożki, musimy je gotować mniej więcej? Jak długo w wodzie te pierożki muszą być? Około 3 minut. 3 minutki nam starczy. Tak. I to mamy jakiś objaw, że ten pierog jest gotowy? No wypływają na dół. Czyli wypływają, tak. Jak są pierożki ugotowane, wypłyną nam do góry, wyciągamy 3 minuty, mamy gotowe pierożki, tak jak wcześniej wspomniane, wystarczy polać tym okrasą i mamy gotowe pierogi. Po wrzuceniu do garnka z gorącą wodą takich oto półgotowych pierogów otrzymujemy produkt finalny, czyli pierogi ruskie. Po wyciągnięciu właśnie z wody, z okrasą, tak wyglądają pierożki. Tu może sobie pozwolimy pierwszego z brzegu przekroić. O, bardzo ładnie nam się ciasto ugotowało. Tu w środku widzimy, jest ładnie wypełniony pierożek. No, spróbujemy, jak to nam wygląda. Rzeczywiście bardzo smaczne, dobrze doprawione pierogi ruskie w takiej nazwie z baru Klopsik. Jeżeli ktoś chciałby spróbować tych oto pierożków, zapraszamy do baru, gdzie można sobie spożyć. Tak wygląda finałowe danie dzisiejszych zagadek kulinarnych, czyli pierogi ruskie z Polski. Następny produkt, jaki dla Państwa ugotujemy, też będzie zagadką. Tak jak tutaj pierogi ruskie, które są polskie, ugotujemy danie o nazwie węgierskiej, które w ogóle nic z Węgrami nie ma do czynienia, tylko jest też jakby rodzimym daniem polskim i wywodzi się bardziej właśnie tutaj z obszarów naszego Dolnego Śląska, terenów Lubina. Dziękujemy Państwu bardzo razem z Panią tutaj kucharką z baru Klopsik.